ratownictwo medyczne. Zebrać miejsce zdarzenia. Telefon komórkowy, żeby mieć do nich kontakt. Ile osób poszkodowanych? Na ogół jak są dzieci, to oni też mówią. I czy są uwięzieni w samochodzie, czy da się ich wyciągnąć? I tak zawsze obligatoryjnie przy wypadku powiadamiamy straż i policję. Jak jest więcej osób poszkodowanych, jak już przy zgłoszeniu wiadomo, to nie jedzie jedna karetka, jadą dwie albo trzy. Jeżeli wiadomo, że jest więcej osób. 0628, jedziemy do szpitala wojewódzkiego. Tablet, radiostacja i komórka, taki jest kontakt z zespołem. Potrójny, jakby w każdej można, każdą wizytę można potwierdzić kilka razy. Ratownictwo medyczne z Pozdor 17. Zespół już w trakcie dojazdu sobie sprawdzi, trochę wie, przyjeżdża na miejsce, jak ma jednego pacjenta, nim się zajmuje. A my, no mówię, jak się zaczynają nawarstwiać telefony, no to ciągle jesteśmy jakby psychicznie, no tutaj to cały czas umysłowo musimy być w pełnej gotowości. Ratownictwo medyczne? Pani dzwoni? Mhm. Dobrze, krwawi z głowy? Krwawi z tej głowy? Nie. Mhm. A pan nie zna, jak się nazywa ten człowiek? No ale jest przytomny. Ja sobie nawet nie wyobrażam, żeby tutaj siedzieć 24 godziny. Po 12 godzinach to człowiek wychodzi, próbuje to jakby nie analizować, ale to jest bardzo trudne, żeby wyjść, zamknąć drzwi i zapomnieć. Jednak to wraca i jakieś takie wizyty takie ważne, to gdzieś tam człowiek analizuje, czy dobrą... Dyspozytor też ma taką pracę, że musi podjąć szybko decyzję. Musi jakby też popatrzeć do przodu, a jak podejmę taką decyzję, to jakie ona będzie tam wywoływała kolejne zdarzenia. Dowiadujecie się potem, co zdarzyło się? Rzadko. Znaczy, nasza praca się kończy na przekazaniu pacjenta w izbie przyjęć. Jakbyśmy zadzwonili do szpitala, to nie mają nam prawa powiedzieć. Ratownictwo medyczne z Pozdor 17. Wypijamy tak 3-4 kawy. Dobra. A na nocy to już w ogóle. Kawa? Kawa. Czas na picie kawy to jest czas na związanie, bo wtedy kiedy się da. U nas to jest tak. Jak parzymy kawę, mamy wyjazd. Przyjeżdżamy i pijemy zimną kawę. Rzadko się zdarza, że uda się wypić ciepłą kawę. A tym bardziej, jak ktoś przyjdzie do nas i chce wypić kawę, nie ma takiej możliwości. Zawsze jest wyjazd. Zawsze jest wyjazd. Jak jest wyjazd, to się zostawia kanapkę w połowie ugryzaną i... Nie, chodzi się do wyjazdu. Zgodnie z założeniami, czas minuty na wyjechanie. Udajemy się do karetki, więc tu nie ma czasu kończenia posiłku. Jako kierowca się myśli, że się jedzie do jakiegoś ostrego przypadku, czy to się jedzie do każdego jest przypadku? Jest bardzo różnie. Jeśli mamy informację o tym pacjencie, które udało się dyspozytorowi zebrać, tak, w trakcie zgłoszenia, i często przygotowujemy się w jakiś tam sposób teoretycznie, analizujemy na szybko, co mamy zrobić, co powinniśmy zrobić, a tak naprawdę dopiero na miejscu zdarzenia jesteśmy w stanie zweryfikować to tak do końca i działamy zgodnie z tym, co na miejscu zostajemy. Uważać zawsze trzeba, tak? Bez względu na to, czy to jest wyjazd bez sygnałów, czy na tych sygnałach. Natomiast no, jadąc na sygnałach, bierze się też na siebie bardzo dużą odpowiedzialność za innych uczestników ruchu. Ponieważ naszym zadaniem jest dotrzeć w miarę szybko do zdarzenia, ale i również bezpiecznie dotrzeć do tego zdarzenia. Dlatego no, musi być to wszystko z dużą dozą zdrowego rozsądku, tak żeby nie stworzyć zagrożenia dla innych, a jednocześnie starać się jak najszybciej dotrzeć na miejsce. Taka odpowiedzialność prawa i taki balast spoczywający na prowadzącym. Jadąc na tych sygnałach tak naprawdę no, niewiele możemy. Liczymy na zdrowy rozsądek innych, czekamy na rozwój sytuacji. Nie ma możliwości jakiegoś wymuszania. To, że używamy tych sygnałów dźwiękowych, pozwala nam tylko i wyłącznie bezpiecznie
pokonać dany odcinek drogi, oczywiście korzystając z tych przywilejów, ale nie nadużywając ich, bo to bardzo często kończy się różnymi zdarzeniami. Dlatego ta odpowiedzialność jest olbrzymia. Trzeba myśleć po prostu również o bezpieczeństwie swoim, jak i innych uczestników drogi. Nie każdy szybko reaguje, nie każdy jest zorientowany, co się dzieje na tym skrzyżowaniu, na tej ulicy i no, trzeba to brać pod uwagę. Stojąc w miejscu, ten użytkownik informuje tego jadącego tym pojazdem uprzywilejowanym, że jest na tyle zorientowany, ale nie zrobi nic nagle czegoś, co jest, nie jest w stanie przewidzieć. Natomiast ktoś, kto się porusza i wykonuje dziwne ruchy nerwowe, daje kierunkowka w jedną stronę, odbija w drugą, no to są takie sytuacje, że czasami ciężko zareagować odpowiednio. Natomiast no, jedna dobra zasada. Słyszymy ten dźwięk, oglądamy lusterka, wszystkie prawa, lewa strona, wsteczny i próbujemy się zorientować, z której strony ta karetka tak naprawdę nadjeżdża i co możemy zrobić, żeby tej karetce stworzyć warunki do bezpiecznego przejazdu. Wykonywanie manewru jazdy pod prąd no, stwarza olbrzymie zagrożenie. Nie tylko dla nas samych, ale dla również innych uczestników ruchu. W wyjątkowych sytuacjach, jeśli nie ma innego sposobu na pokonanie jakiegoś odcinka, gdzie są na przykład sytuacje, gdzie no, skrzyżowania, czy dany odcinek drogi jest mocno zakorkowany i jest problem, czasami się na to decydujemy. W nocy jest trochę lepiej, bo widać z daleka tą karetkę, gdzieś tam coś błyska. Natomiast no, w dzień, jeszcze w słoneczny dzień, to już zupełnie czasami w ostatnim momencie zauważamy, że ten pojazd uprzywilejowany nagle się nam zbliża do nas. Nas trochę zaskakuje. A ile lat pan jeździ? 28 lat. Coś się zmienia przez te lata? Jakieś podejście do tej pracy? No może większe doświadczenie to na pewno. Jakaś tam rutyna, chociaż nie lubimy tego słowa rutyna, bo jest niebezpieczna w naszym zawodzie. No, co się zmienia? Sprzęt na pewno. To jest akurat ten pozytywny element tego, bo ciągle mamy ten sprzęt nowszy, lepszy, ułatwiający nam pracę. Choruje pan na jakieś choroby? Nie. Na żadne choroby pan nie choruje? Nadużywa pan alkohol? Nie. Nie pije pan alkoholu? Nie. Papierosy pan dużo pali? No, zaraz. Czy pan do lekarza w ogóle? No, rzadko. Rzadko, nie ma takiej potrzeby, co? Nie. Czy zdarzało się kiedyś takie chwilowe utraty w ciemności jak w tej chwili? Jak? No bo wystarczy pan przytomność w autobusie, pan nie wie o tym? Nie. Nie wie pan. Czy zdarzało się kiedyś coś takiego? Zderzymy ciśnienie, dobrze? Czyli tak, nie choruje pan na nic, leżymy, leżymy. To musi być, ten pas musi być, proszę pana. Nie choruje pan na żadne choroby. Nie pamięta pan, co się dzisiaj w autobusie stało, tak? No nie. Dobrze, a wie pan, gdzie pan się znajduje? Sam. Nie pan położy głowę. Położyć głowę. Będzie kłócie, proszę pana. Już po wszystkim. Wymiotować się nie chce? Nie. Dobrze się pan czuje? Tak. Nie wie pan, co się stało? Nie wiem. Dobra. To mówię jeszcze raz. Zasnął pan w autobusie. Stracił pan na chwilę przytomność. Pasażerowi i kierowca wzięlił pana dgawki. W związku z tym pojedziemy do szpitala wojewódzkiego na izbę przyjęć, żeby wykonali dokładne badania. Dobrze? Dobra. Super, panie jeszcze pan zgadza. Schodziłeś? Bo mleko widzę. Jest, super. Ale czy... Rzeczywiście poród jest taką fajną, radosną rzeczą, bo rodzi się nowy człowiek. Ale dla nas to jest... To jest jeden z najgorszych miast. Fajnie się rodzi w warunkach szpitalnych, a gorzej w warunkach domowych i karetki, gdzie nie masz miejsca, pomocy, zaplecza, sprzętu takiego, żeby... To są dla nas trudne chwile. Jeśli dochodzi do takiego porodu, no tak jak kolega tutaj mówi, w tych warunkach może się wiele rzeczy zdarzyć. Jak pierwszy poród zawsze trwa długo. Radzą, nie wiem, 12 godzin, niekże 8 im więcej, tym szybciej to trwa. Kiedy następny poród to jest? Ja pamiętam, wyjazd, gdzie był szósty poród,
żeśmy zdążyli z kolegą wyjść z karetki, do karetki z pacjentką na nosa. I jechali z 50 metrów, pan mówi, ja rodzę, że nie jeszcze, ale ja już zaczynam. I nie skończyła tego mówić, był punkt i już.